Szanowni Państwo, Rugby z Falą po raz pierwszy historycznie wychodzi ze studia i od razu będzie mocno, od razu będzie program, który będzie największym uderzeniem, jakie mogliśmy zrobić, bo będziemy na meczu reprezentacji. A jest ze mną Paweł. Cześć. Który po raz pierwszy trzyma w ręku piłkę do... Rugby, a nie rugby, prawidłowo. Tak, rugby. Paweł, jesteśmy gdzie? Na stadionie narodowym Rugby w Gdyni. I jaki mecz? Polska-Portugalia, tak, a jest. Za tydzień Polska-Belgia. Tak jest, ale my się na razie skupiamy na, mówiąc językiem potocznym, dniu dzisiejszym. Tak. Jakbyśmy mogli prosić o krótką przebitkę tego, co naokoło? I od razu mamy tutaj kibiców z Portugalii. Do you speak Polish? No. Bye, take care. Just joking. Dzień dobry. What are you doing here? Studying. Do you play rugby or just support? He plays rugby. I play rugby. Yes, my team. Grupo Deportivo Directo. Congratulations. From Lisbon. Yeah. And one question only. Who will win this game? Portugal, of course. 100%. No. It's a bad answer. One more time. Who will win this game? Portugal. Okay. 100%. Portugal. Okay. Good luck, guys. Portugal. Thank you. Dziękujemy chłopakom, jest międzynarodowo. Powodzenia. Good luck. Thank you. A i tak pytają Polacy. Okay, poczekaj, oddam tylko piłkę Morzejowi. I teraz, jak to zwykle u nas bywa, zupełnie z partyzanta, jest ze mną ojciec jednego z zawodników, którzy dzisiaj wybiegną na boisko. Momencik, sprawdzę, serce wali mocno. Gdzie ty masz serce? Gdzieś jest. Tu masz. Wali mocno. Jak byś skomentował to, że twój syn dzisiaj w podstawowym składzie? Jest duma? Jest, i to wielka. Ciężko na to zapracował. Harował jak wół. Należy się. Sam kiedyś troszeczkę biegałeś za piłką, prawda? Nawet nie troszeczkę, ale... No to tak powiedziałem dla tych, którzy Ciebie nie znają. Wygooglujcie sobie nazwisko Gąska i Lublin. Wtedy może coś znajdziecie. Teraz Sopot. Teraz już Sopot, tak jest. Słuchaj, mecz reprezentacji, nie pierwszy mecz, na którym jesteś. Jakie Twoje przewidywania? No Portugalia zdecydowany faworyt według wszystkich. Co sądzisz o tym meczu? Jak to będzie wyglądało w Twojej opinii? Oranie młynem. Oranie Ciężka młynem. Praca młynem. Broń Boże, nie kopać za darmo piłki. Chyba pogoda po naszej stronie, nie? Jak najbardziej. No zobaczymy. Ale istnieje taka wyspiarska. Jasne. Dzięki, widzimy się na trybunach. Jak najbardziej. Yo. Prawa do transmisji tego meczu ma Rugby Europe, organizator tego spotkania, a na Polskę TVP Sport, dlatego my nie będziemy mogli pokazać Państwu boiska, ale na pewno będzie i tak ciekawie. Paweł, jak Ci się podoba? Szkoda, że pada, ale słyszałem, że to dobra taktyka dla Polski. Dzięki temu możemy wygrać. Tak, zdecydowanie pogoda jest dzisiaj naszym sprzymierzeńcem. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po końcowym wizycie. Dużo ludzi i będzie więcej. Cały czas dochodzą nowi kibice. Ale oczywiście liczymy w dniu dzisiejszym na... Jest z nami również Max Ziara, człowiek, który o rugby pisze, mówi od dawna. Max, twoje przewidywania na ten mecz? Szykuje się ciężki mecz. Portugalia gra na Mistrzostwach Świata w rugby. My do tego aspirujemy. Jesteśmy Benjaminkiem dużo niższej dywizji, ale myślę, że pogoda pozwoli, że nie będzie to aż tak bardzo wysoki wynik, zwycięstwo Portugalii. Pogoda. Wszyscy mówią o pogodzie, wszyscy liczą na pomoc pogody. No zobaczymy, no jak to się mówi. Trzeba się brzytwy chwytać, brzytwy chwyta się tonący, ale ja myślę, że nie tuniemy, że pogramy trochę z nimi. Będzie dobrze. Tak jest, widzimy się. Mam wielką nadzieję, że nasi. Polska, reprezentacja Polski. Igor nie jest Portugalczykiem, żeby było jasne. Nasi, Polska. Mam nadzieję, że udało mi się udzielić prawidłowej odpowiedzi oczekiwanej przez Ciebie. I powiesz tak jak wszyscy, że naszym sprzymierzeńcem będzie pogoda? A boisko, kibica, pogoda, wszystkim jest zimno, więc to bym tak to powiedział. Aha. Chyba im bardziej, ale wszystkim jest zimno, masz rację. Co czujesz, będąc po raz pierwszy na meczu reprezentacji? Podtrzymaj mikrofon, a ja założę coś, co każdy mieć musi. O, to jestem najpierw ciekawy, co założysz tak naprawdę, a ja... więc moje opowieści tu będą mniej ważne w całości. O. Jeszcze jaka muzyka się włączyła w tle jeszcze do tego. Wojtek, uwaga, zakłada szalik. To jest niesamowite. Mamy godło, mamy orzeł, biało-czerwoni. No, mecz na pewno będzie ciężki. Wiemy, jaka jest siła Portugalii. Portugalia przyjechała w najsilniejszym składzie.
Niestety u nas jest troszeczkę chorób i to jest najgorsze, ale liczymy na dobry mecz. Czy to, że Gdynia organizuje obydwa mecze, to jest jakaś taka nagroda za poprzednie mecze? Czy po prostu lubicie przyjeżdżać nad morze jako Polski Związek Rugby, jako reprezentacja? To nie jest nagroda, tu po prostu jest dobra organizacja i dlatego tutaj lubimy grać. Wspaniały mecz z Niemcami, zwycięstwo po tylu latach. Chcemy tutaj grać, chcemy tutaj zwyciężać. Liczymy na ten mecz z Portugalią, ale przede wszystkim z Belgią. Za tydzień również na dobry mecz, ale i na zwycięstwo. To już teraz tutaj mogę powiedzieć śmiało. Dzisiaj liczymy na dobry mecz, a zobaczymy to za tydzień. A zawsze chętnie do Gdyni przyjeżdżamy. Panowie, jakie przewidywania przed tym meczem? No wszyscy mówią, że będzie pomagała pogoda i że Portugalia jest faworytem. Powiedzcie coś innego. To byśmy skłamali, jakbyśmy powiedzieli coś innego. No to rzeczywistość jest taka, że Portugalia jest faworytem. Portugalia awansowała na Puchar Świata, my dopiero awansowaliśmy do Championship. Także to wszystko mówi za siebie, w którym miejscu jest Portugalia, w którym my. Ale jesteśmy dobrej myśli, bo my jesteśmy na początku tej drogi i tu przede wszystkim musimy wykazać się dobrą grą w obronie indywidualnej i starać się zniwelować ten wynik do jak najniższych rozmiarów i to będzie nasz sukces. Rafał, stadion, na którym grałeś przez wiele, wiele lat, tutaj wybiegnie reprezentacja. Serduszko nie bije trochę szybciej? Oczywiście, że bije, bo to jest część mojego życia i zawsze nią pozostanie. Fajnie jest to znowu być, fajnie jest móc oglądać chłopaków w tej dywizji przeciwko takim zespołom. Nawiązując do tego, co powiedział trener, ja myślę sobie też, że tutaj podstawą będzie obrona indywidualna jednak. Czy warunki sprzyjają nam? Pewnie trochę tak, natomiast no wszystko jest w głowach i nogach chłopaków i tutaj pewnie wiatr niewiele będzie miał do znaczenia. Tu też nie chodzi o to, żeby zostawili serducho, bo to już nie jest ten poziom. To już nie można mianem drużyny określać serducho, ale myślę sobie, że trzymamy kciuki i chcielibyśmy jak najlepiej. Chcielibyśmy zobaczyć dobre widowisko i to, że reprezentacja idzie do przodu. Pewnie wszyscy się asekurują, że gramy z drużyną lepszą i tak dalej, a ja zaryzykuję i powiem, że będzie się kręciło koło remisu. Tak. Podobna opinia, tym bardziej, że z Rumunią zdobyliśmy ponad 20 punktów. Z Rumunią. Na to nikt nie liczy właśnie. Kto wygra ten mecz? Polska! Jeszcze raz, kto wygra? Polska! Z takim dopingiem to ja zaczynam być spokojny o wynik spotkania. Kolejna osoba, której chcielibyśmy zadać pytanie za chwilę, rozpoczęcie meczu. Kilku zawodników z Twojego klubu, kilku zawodników z Ogniwa. Co czujesz jako jeden z włodarzy Sopockiego klubu? No to radość ogromna, duma. Chłopaki na pewno pokażą najlepsze rugby, na jakie ich stać i wierzę, że dzisiaj wygramy. Czy jest szansa na oficjalny mecz reprezentacji Polski w Sopocie? Szanse zawsze są. Musimy popracować jeszcze nad grzaniem murawy albo czy na lepszą pogodę. Dla tych, którzy się nie znają na rugby, Grzegorz, to jest taki Robert Lewandowski polskiego rugby, tylko sprzed kilku lat. Przeciwnik na papierze, jak i Rumunia, jak i Portugalia, dużo lepszy od nas, aczkolwiek dwa różne style. Rumunia bardziej młyn i nie chcę powiedzieć gra siłowa, ale taka gra bezpośrednia. Portugalia jest zespołem bardziej kompletnym, jedna i druga drużyna uczestnicy Pucharu Świata i zrobiło się 0-0 pierwsze przełożenie dla Portugalii. Nie możemy pokazywać obrazka, ale minuta pierwsza, sekund 54 minęło. No niestety, także mocne rozpoczęcie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Niektórzy mówią, że jesteśmy tutaj po naukę. No myślę, że ambicje drużyny są większe. Czy wygramy ten mecz? No to jest sport, ale w rugby trudniej niespodzianki niż w piłce nożnej. Na pewno liczę na walkę i chyba taką walkę zobaczymy dzisiaj. Jasne. Drugie i ostatnie pytanie, żeby ci już nie przeszkadzać. Czy ty w swojej karierze grałeś kiedyś przeciw reprezentacji Portugalii? Było coś takiego?
Graliśmy w, to już teraz nie chcę, 2000 z haczykiem eliminację do Pucharu Świata po zwycięstwie z Hiszpanią. Nie grałem w meczu z Portugalią, mała kontuzja. Przegraliśmy na styku w Portugalii, no byliśmy dużo bliżej wtedy na papierze do nich, to niecałe 20 lat temu. Odjechali nam przez te 20 lat. Troszeczkę, no mają wielu zawodników, którzy zawodowo grają w tą piękną dyscyplinę sportu, przede wszystkim we Francji. Dogonimy ich! Tak jest! Kończy się 5. minuta spotkania. Polska przegrywa 0-7, było przyłożenie, było podwyższenie dla Portugalii, a teraz rzut karny dla Polski. Polacy zdecydowali się rozegrać go poprzez próbę kopu na słupy i Wojtek Piotrowicz przy piłce. Zobaczymy, czy się to uda. Wojtek Piotrowicz wciągnął powietrze. Uwaga. I jest, dwie chorągiewki w górze. Piłka przeszła między słupami nad poprzeczką, a więc 3 punkty dla Polski. Dystans zmniejsza się. My w tej chwili pooglądamy trochę mecz, którego Państwu pokazać nie możemy. I niebawem wracamy z dalszą częścią naszej relacji. Jeden z byłych reprezentantów, Andrzej Walas, pojawił się na stadionie. Grałeś kiedyś przeciwko Portugalii, czy nie? Tak, owszem, wielokrotnie grałem przeciwko Portugalii. Zazwyczaj zawsze wygrywaliśmy, ale przyszedł taki moment, kiedy Portugalia zrobiła chyba 2 czy 3 drużyny, taką ekstra klasę, gdzie zaczęli płacić stypendia zawodnikom i od razu po roku czy po dwóch odjechali i niestety wyjeżdżając do Portugalii, grając w tej grupie A, przegraliśmy właśnie z Portugalią. Także no, sympatycznie wspominam wiele tych meczy. W Sopocie między innymi graliśmy z Portugalią. No, wszystko polega na tym, że póki jak są pieniądze, to i są wyniki. Niestety u nas to wszystko tak na razie kuleje. Gdybyśmy zrobili też taką ekstraklasę naszą w Polsce, żeby były z 3 drużyny, to zaplecze całe by walczyło o to, żeby wejść do tych 3 drużyn, żeby tam grać i dostawać te pieniądze, bo po prostu ludzie zakładają rodziny, muszą wychować dzieci, tak? To są niestety koszta. Przychodzi taki moment, że ta młodzież w pewnym momencie od tego rugby odchodzi, bo nie ma środków na życie i szuka lepszej pracy, więcej płatnej. Na żadnym meczu nie może zabraknąć czegoś takiego jak stoisko z gadżetami, a że to mecz reprezentacji, są i gadżety reprezentacyjne, szaliki, czapeczki, a że to mecz rugbowy, to także gadżety rugbowe, piłki od najmniejszych do największych, breloczki, ochraniacze na zęby. Szanowny panie, co najlepiej się sprzedaje dziś w czasie meczu z Portugalią? Wszyscy chcą mieć fajne gadżety z rugby, biorą breloczki, malutkie piłki, żeby mieć gdzieś zawsze pod ręką. Czy będą panie tutaj także za tydzień podczas meczu z Belgią? Jak najbardziej będziemy. Zapraszamy na stoisko Gilbert Polska. Zapraszamy. A więc jeżeli ktoś z Państwa dziś przyszedł bez gotówki i nie mógł nic kupić, to niech przyjdzie za tydzień na mecz z Belgią, ten sam stadion w Gdyni, i tutaj będzie można nabyć bardzo fajne gadżety. Od na przykład taką piłeczkę Gilberta z reprezentacji Francji. Gentlemen, what can you say about this game after 15 minutes? I think Portugal is on top. We have now created good chances. Some mistakes that shouldn't happen, but I think for Portugal it's going okay. Who is the best player in your team? Simon Bent. Simon Bent is the best player. But only in your opinion or everybody says something like this? In my opinion, he's my friend. Robert, łezka się wokół kręci, że nie możesz już z nimi pobiegać? No już za stary jestem, nie? Na takie bieganie. Jak sądzisz, kto wygra ten mecz? No niestety, kurwa, przegramy to, ale żeby nie było wysoko. Na boisku kończy się 33. minuta. Portugalia wygrywa z Polską 24-3, a z nami jest ojciec jednego z zawodników, a konkretnie Jakuba Burka. Jakub rozpoczął na ławce rezerwowych. Liczysz na to, że Jakub wejdzie? No na pewno. Na pewno, no dlatego tu przyjechałem, bo inaczej bym nie przyjechał. Słuchaj, ze względu na pogodę, nie? Słuchaj, na pewno jesteś cały czas z Kubą w kontakcie. Co on mówił przed tym meczem? Jakie nastawienie w drużynie? No mówił, że chcą wygrać ten mecz, nie? A na pewno, żeby jak najmniejsza była różnica, nie? Jednak się chłopaki starają bardzo, nie? A jak komentował to, co wydarzyło się w Rumunii, ten mecz z Rumunią?
no, za dużo na ten, o tym meczu nie mówił, nie? Po prostu nie wiem dlaczego, ale nie chciał mówić, nie? Jasne. Wszystkie dziewczyny w szkole wasze, ale nie o tym rozmawiamy. Co sądzicie o pierwszej połowie tego meczu? Że ogniwo... Widać po czapce, ogniwo. Polska musi się bardzo postarać, żeby wygrać. Ale są jakieś szanse, czy to już jest pozamiatane? No, za dużych szans nie ma, ale jakieśkolwiek są. Realiści, a ty chciałbyś zagrać w reprezentacji? Tak. I kiedy to nastąpi? Bo zapiszę sobie ten termin w dzienniku. Nie wiem. Ale tego ci życzę. A u ciebie co, kontuzja na boisku? Tak, tak. Co się stało? No, upadłem na gacek, no i złamałem. Aj, niedobrze, ale tylko dlatego dzisiaj nie grasz przeciwko Portugalii, tak? Byś był w wyjściowej 15. Tak. Polska przegrywa z Portugalią, ale ja ciebie chciałem zapytać o coś innego, jak tam Gruzja sobie radzi. Wiemy, że wyśmienicie, ale ty na pewno wiesz więcej niż my. Co mógłbyś powiedzieć na temat reprezentacji Gruzji? No, witam serdecznie. Witam kibiców, witam no swoich... Widzów? Widzą, tak jest. I co mogę mówić? No, Gruzja jest wysoki poziom. Jest, gramy dzisiaj, macie dobry zawodnik, wszystko jest gotowe, było dużo młodych zawodników, gramy dzisiaj i zobaczymy, jak będzie mecz, jak będzie wynik. No, jestem, dla mnie jest bardzo dobre, bo gramy tutaj, ja widzieliśmy dzisiaj to, jak gramy w Polsce. I chyba mamy nadzieję, spotkamy Polska i Gruzja razem i będzie kibice. No tak. Liczymy na to, na mecz Polska-Gruzja, byłoby to fantastyczne wydarzenie. Kacha, dzięki, nie przeszkadzamy. Do zobaczenia. Powodzenia Gruzja i Polska. I to tam, wiesz. Dobra, nie ma... Znaczy, powiem tak, no jest to poziom dużo wyższy. Koledzy z reprezentacji robią wszystko, co mogą. Jest dużo jeszcze pracy przed nimi, wszyscy o tym wiemy, ale nikt nie opuszcza głowy w dół. Gramy swoje charakternie, chłopaki bronią. Trochę brakuje może w młynie, żebyśmy stali mocniej, żeby tych piłek było więcej z gry. W ataku nie jest źle, przytrzymujemy, natomiast te głupie błędy, gramy dobrze i po chwili jest jakiś głupi błąd, który wykorzystują Portugalczycy. No ale tak, widzieliśmy, że taki będzie przebieg gry, mamy jeszcze rok czasu, żeby popracować nad swoją grą i wydaje mi się, że drugi rok będzie dużo lepszy niż ten. W pewnym momencie wydawało się, że już położymy piłkę. Ja akurat byłem na drugim końcu stadionu, nie wiem, co tam się stało. Czy wiesz, co tam się stało? No po aucie zagraliśmy fajną zagrywkę, byliśmy już na polu punktowym, natomiast zawodnicy poszli, ci, którzy mieli piłkę w górze, to nie było widać, poszli za bardzo do góry i nie byli w stanie już jej położyć, byli zostali sklinczowani i wtedy piłka została utrzymana na górze i tak zwane zakreślenie piłki. No pierwsza połowa, tak jak przewidywaliśmy, mocno pod dyktando Portugalii. Skomentuj to jakoś i powiedz, jaka jest różnica między tymi czasami, kiedy ty grałeś w reprezentacji, a tym, co widzimy dzisiaj? Portugalia gra od lat w zasadzie to samo. No, bardzo szybko biegają z piłką, piłka im nie przeszkadza przy bieganiu. Bardzo mobilna trzecia linia portugalska. No i no, grają od lat rugby to samo. Poziom w zasadzie pewnie ten sam. Tak jak mówię, powtarzam, my pewnie się wsteczyliśmy, chociaż brawa dla chłopaków, bo próbują, dla oka ten mecz fajnie się ogląda. Wiadomo, że lepiej by się oglądało, gdyby Polska grała trochę lepiej, no ale jest jak jest. Słuchaj, dogonimy kiedyś takie drużyny jak Portugalia, czy bez szans? Ja wierzę, że tak, bo widać, że organizacyjnie ruszyło w Polskim Związku Rugby, chłopacy mają lepsze warunki, więc wierzę, że tak, ja trzymam kciuki. Będzie lepiej. Za czym kolejka ta stoi? Za winem. Za winem, a ja myślałem, że pani powie, że za kiełbaską, że taki typowy zestaw kibica, bułka, kiełbaska, ewentualnie piwo, a tu wino, no. Super, wino. Super, miło słyszeć. Jak pani ocenia pierwszą część meczu? Super, mi się podobało, jestem pierwszy raz na takim meczu, więc... Pani jest z Portugalii? Nie, jestem z Polski. No tak pani powiedziała, super, a dosyć mocno przegrywamy jednak z Portugalią. No to nic, no. Myślę, że będzie lepiej następnym razem. Pierwszy raz na meczu reprezentacji, czy pierwszy raz na meczu rugby? Pierwszy raz na meczu rugby i w sumie reprezentacji też. No to z wysokiego C pani zaczyna? It's tough to watch. But Portugal's a good team. They knocked my country out of qualifying for the World Cup, so... What do you think, what will happen in the second half?
I hope Poland comes is back. Is Poland so motivated to make a first try in this game? I hope so. I hope so. Me too. Yeah. I think they'll come back motivated. I think they'll get a talking to by the coach, and they'll come back with a little bit more vigor. Darek, no pierwsza połowa, tak jak się wszyscy spodziewali, pod dyktando Portugalii. Skomentuj to jakoś, ale wszyscy mówią, że nie mamy szans. Może jakieś otuchy byś trochę dodał? Tak, to prawda, ale słuchajcie, wam powiem, że to tak krzywdy nie ma. To nie jest tak, że tutaj może te 29 punktów straciliśmy i jest porażka. Prawda jest taka, że trzeba o tym powiedzieć jasno, głośno i wyraźnie. To jest drużyna, która za chwilę obejrzymy ją we wrześniu na Pucharze Świata, więc to tutaj najwyższy level. Dla mnie dzisiaj... Żeby zafunkcjonowała obrona, żebyśmy w tych fragmentach stałych dobrze zagrali, to myślę, że będzie wszystko okej. Musimy próbować, musimy się uczyć, musimy z nimi próbować grać i próbować coś zrobić ciekawego. Ja uważam, że nie jest najgorzej, choć tak jest, że te wyniki są wysokie i może dla osoby, która mniej ogląda rugby albo mniej się zna rugby, to taki wynik 30 to jest wysoki. To nie jest tak naprawdę. Trzymamy kciuki, ja wierzę w to, że chłopacy się tutaj dobrze czuli, przez cały tydzień trenowali u nas. To boisko jest dla nas trochę przychylne. Dwa ostatnie mecze z Niemcami, z Litwą wygrane, więc mam nadzieję, że kolejne będą lepsze, a za tydzień mamy Belgów i tutaj upatrujemy już jakąś niespodziankę. Słuchaj, rozmawiałem przed meczem z prezesem Polskiego Związku Rugby, zapytałem jak to jest, że te mecze są w Gdyni? On powiedział, że tutaj nie dość, że jest dobra atmosfera, nie dość, że dobre wyniki, to także jest świetnie organizacyjnie. Także pochwały dla Was jako organizatorów. Fajnie, że coś takiego robicie. Dziękujemy jako kibice, jako szeroko rozumiane media. Za tydzień mecz z Belgią, a później już wraca nasza liga. Jakbyś mógł coś powiedzieć, co tam w Arce słychać? No, wiem, że solidnie trenują. Podglądam ich. Łukasz Szostek, prowadzący teraz pierwszą drużynę. Wiem, że solidnie przygotowuje do sezonu. Troszkę mamy braki kadrowe, ale mam nadzieję, że to wszystko się pozbiera i już za 3-4 tygodnie już wychodzą na boisko do ekstraligowych walki i będą walczyć może nie o zwycięstwa najwyższe, może nie o medale, ale o to, żeby pokazać, że ta drużyna dalej jeszcze funkcjonuje i istnieje i będzie może z czasem grała o te najwyższe cele. Ci, którzy oglądają programy Fali Sportu, a szczególnie Okiem Komentatora, znają go, to legendarny widz, ogląda wszystkie programy i bierze udział we wszystkich konkursach i nawet czasem wygrywa. Paweł, co robisz z tymi nagrodami? Sprzedaję po powircie, a tak serio to wieszam sobie na ściance w pracy. Super, no fajnie, że się nie marnują. Słuchaj, jesteśmy na meczu rugby. Polska przegrywa z Portugalią 3-34. Ty oprócz tego, że jesteś fanem Fali Sportu, jesteś też fotografem. Można tutaj coś fajnego cyknąć? Oczywiście, że można i można też fajne spotkanie wyrzeć. Słuchaj, masz już jakieś zdjęcia takie, które uważasz, że no będą takie ciekawe, będą się ludzie o nie bili, żeby zobaczyć je po tym spotkaniu? Takich na pewno nie mam. Czyli jeszcze szansa, żebyś zrobił je w drugiej połowie, która dopiero co się rozpoczęła. Oczywiście, że tak. Dobra, tego Ci życzymy. Jakbyś chciał coś powiedzieć widzom, to właśnie jest teraz ten moment. Oglądacie Falę Sportu, kibicujcie biało-zielonym i biało-czerwonym, bo jesteśmy najlepsi. No przede wszystkim cieszymy się, że na naszym obiekcie się odbywa mecz reprezentacji. No po to ten obiekt był stworzony jako narodowy stadion do rugby. No wolelibyśmy, żeby te wyniki były nieco lepsze, żebyśmy się promowali poprzez wyniki sportowe, ale no nie, cieszymy się, że frekwencja, pomimo tego, że pogoda jest taka, jaka jest, no trudno się wymagać w lutym, że była inna. Dobrze, że jest na plusie, nie? Dobrze jest na plusie, dobrze, że nie pada. Znaczy, cieszymy się, no życzymy reprezentacji, by się rozwijała. Ciężki przeciwnik, Portugalia bardzo wymagająca, zespół, który dostał się do Pucharu Świata. No nic, nam jako klubowi zależy przede wszystkim, żeby promować, żeby młodzi ludzie przychodzili, patrzyli, podglądali, cieszyli się i w treningach uczestniczyli. No, to jest dla nas najważniejsze. W tej chwili tworzymy jeszcze mocniejsze sekcje, tak powiem, sportu młodzieżowego i bardzo na tym zależy nam, żeby promować tą dyscyplinę jak najszerzej. Jak widzisz tych chłopaków w biało-czerwonych koszulkach z orzełkiem na piersi, łezka wokół się nie kręci? No jak najbardziej. No, człowiek tyle lat, ponad 15 lat wokół reprezentacji jako zawodnik, jako trener, także no, zależy mi, żeby to, no, jak najlepiej to wychodziło i żeby grali, się rozwijali. No, no są czasy, jakie są, trzeba się dostosować. I dyscyplina nie jest prosta, nie jest łatwa, no ale chyba mam nadzieję, że ludzie młodzi będą woleli te wyzwania niż
siedzenie przed komputerem. Pawełku, zakończyło się to spotkanie, zakończyło się porażką. Polska zdobyła jedyne 3 punkty z karnego. Wojtek Piotrowicz, to był twój pierwszy mecz reprezentacji Polski, chyba w ogóle pierwszy mecz rugby na żywo. Jakbyś to skomentował, jakbyś to ocenił? Szukam dobrego słowa. Możesz więcej niż jedno użyć. Kicha. Ogólnie rzecz ujmując, powiem tak, bardzo fajnie się to oglądało, szkoda tylko, że nie nasi przeważali. To tak jednostronne. Tak, tak, jednostronne to spotkanie, ale powiem szczerze, że rugby to bardzo ciekawy spot i być może na jakiś następny mecz, tym razem ligowy, bym się z chęcią wybrał. Ligowy, dobra, zapraszam, zabiorę Cię, a może tak oglądając to stwierdziłeś, że chciałbyś spróbować sam pograć, posturę masz taką na filarze, mógłbyś spróbować? Ale kondycja nie ta, kondycja więc może ta. Tak, tak, może do Piotka z Rzeszutka bym się udał najpierw na jakiś trening, może popracował trochę nad kondycją i wtedy nie ma problemu, ale szczerze mówiąc powiem, to jest bardzo ciekawe, przegrać 3 do 65 i schodzić z boiska, widząc tylu kibiców na meczu rugby, to mimo wszystko chyba okej. Okay. No nie wiemy, co się dzieje w głowach zawodników, więc nie do końca chyba jest okej. No nie wchodźmy. Nie wchodźmy w to, może uda nam się któregoś z nich jeszcze spotkać w tej strefie mieszanej i nagrać jakiś wywiad. A teraz zawodnicy dziękują kibicom, a kibice dziękują im oklaskami. To my też proszę. Sylwek, witamy Ciebie. Jesteśmy po meczu, rozmawialiśmy z Twoim tatą. Był dumny z Ciebie i na pewno dalej jest dumny, ale ten mecz no niestety no nie był chyba najlepszy w Waszym wykonaniu. Tylko 3 zdobyte punkty po karnym Wojtka Piotrowicza. Jakbyś to podsumował, to co wydarzyło się na boisku w Gdyni? No nie, no faktycznie 3 punkty trochę zdecydowanie za mało. Liczyliśmy tak, żeby mniej więcej powalczyć z punktami jak z Rumunią, bo co bądź to też jest ekipa, która jedzie na Puchar Świata. Dobrze byłoby pokazać, że z nimi też da się zdobywać punkty, że też są ludźmi tak naprawdę i że da się przez nich przebić. Mieliśmy jedną bardzo dobrą okazję, no ale no niefortownie nie udało się tego wykorzystać, jak pod ich polem związaliśmy mola i no weszliśmy na pole, ale no nie udało się. Piłka niestety była w powietrzu, była skończowana na polu i był wykop z ich pola. No była to na pewno mocna lekcja rugby ze strony Portugalii dla Polski, aczkolwiek miejmy nadzieję, że Polacy wyciągną z niej odpowiednie lekcje i następny mecz będzie już na styku. Następny mecz z Belgią. Większość ludzi, z którymi rozmawialiśmy, twierdziła, że właśnie z Belgią jest szansa powalczyć o coś. Czy też tak uważasz, czy to też będzie sroga lekcja dla naszych zawodników? No pamiętajmy, że ten mecz będziemy grać tutaj w Gdyni na stadionie. Ostatni mecz z Belgią, z tego co pamiętam, nie zakończył się naszym sukcesem, a wręcz przegraliśmy około 30 punktami. Dlatego pamiętajmy, że będziemy grać we własnych ścianach. Trzeba tą reprezentację wspomóc, przyjść na stadion i głośnym dopingiem zachęcić ją do tego, żeby ten mecz był na pewno wyrównany, a miejmy nadzieję, że też wygrany. My dopiero weszliśmy do tej tutaj ligi Championship, no musimy się ogrywać, musimy płacić frycowe, ale jedyną drogą jest grać z najlepszymi, więc innej drogi nie ma. Nie ciągnęło Cię dzisiaj, żeby gdzieś tam wybiec na boisko? Siedziałeś jak na szpilkach, czy na spokojnie dało się to oglądać? Nie, no nie da się oglądać meczu na spokojnie swoich przyjaciół i kolegów. No, bardzo ciężko ogólnie mi się ogląda mecze i dużo gorzej to przeżywam niż jakbym sam grał. Czego dzisiaj zabrakło? No Portugalia była faworytem, ale tylko 3 punkty, trochę mało. Przede wszystkim szybkości w grze. Portugalia była tak szybka, że nie nadążaliśmy z tą grą i tego się też spodziewaliśmy, ale no nie byliśmy w stanie im dzisiaj zagrozić. No byli drużyną o kilka klas lepszą i to pokazali. Po tym meczu oczywiście zdobyli dużo punktów, natomiast nie był jest do końca zadowolony ze swojej drużyny, bo mówi, że nie grali równo. Było lepiej w przegrupowaniach w rakach niż w poprzednim meczu, który rozegrali przeciwko Belgii, natomiast nie byli tak skuteczni, jak powinni być. Zawodnicy byli trochę zbyt samolubni w grze i kiedy przecinali linię korzyści, powinni częściej kończyć akcję na polu punktowym. Myślę, że przede wszystkim zabrakło takiej polskiej mentalności, którą powinniśmy dzisiaj od początku włożyć w ten mecz. Myślę, że tydzień temu to wyglądało właśnie lepiej pod tym względem. Oczywiście wynik też był duży, ale jakoś tak czułem, że mamy tą taką fizyczność, którą możemy pokazać, którą chcemy na pewno, na której chcemy opierać naszą grę.
A no dzisiaj po prostu zabrakło jaj takich typowych, rugbowych, których moglibyśmy gdzieś ich tutaj ugryźć. Wiedzieliśmy, że Portugalia jest dobrą drużyną, która zresztą w tym roku jedzie na Puchar Świata, także z dużym szacunkiem do tego podchodzimy, ale no fajnie, no, trzeba się mierzyć z najlepszymi, grać z najlepszymi, żeby wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce. I Portugalia pokazała nam dzisiaj, że jeszcze dużo nam brakuje, niemniej jednak mamy jakieś cele postawione na ten rok. Oczywiście ten cykl Championship jest dwuletni, więc wiemy, co mamy robić, ale szkoda takiej dużej porażki, szkoda niewykorzystanych okazji punktowych, które też byśmy mogli gdzieś zmniejszyć tą różnicę punktową. Powoli trzeba po prostu zapomnieć o tym meczu i skupić się na tym, co jest za tydzień, bo to będzie mecz, w którym musimy powalczyć o zwycięstwo. Zakończyło się spotkanie z Portugalią, zakończyło się porażką. Większość osób tego wyniku oczekiwała, tego wyniku się spodziewała. Zobaczymy, jak będzie za tydzień z Belgią. Przed nami jeszcze konferencja prasowa. Jesteśmy w sali, gdzie mogą Państwo zobaczyć trofea, które miejscowa Arka wywalczyła. Wszyscy w Gdyni, wszyscy na Pomorzu mają nadzieję, że tych trofeów będzie więcej. To taki dobry prognostyk dla drużyny Arki, która jest w przebudowie. A my zobaczymy niedługo, co do powiedzenia mają zawodnicy drużyn, które oglądaliśmy, czyli Polski i Portugalii. Zobaczymy, co będzie za tydzień z Belgią. Oglądajcie Rugby.